Śląskie miasta tworzą kolejne miejsca dla uchodźców, którzy każdego dnia przyjeżdżają z Ukrainy. W Katowicach uciekinierom zza wschodniej granicy zostaną udostępnione dwa były akademiki Uniwersytetu Ekonomicznego w dzielnicy Ligota. Łącznie będzie tu 400 miejsc noclegowych. Trwają intensywne przygotowania do przyjęcia pierwszych gości. Trzeba było je odświeżyć, mowa o malowaniu, wietrzeniu, zadbaniu o na przykład kanalizację, to wszystko trzeba było wykonać. W tej chwili także trwają takie prace jak te polegające między innymi na umeblowaniu tych miejsc. Zaangażowane są w to miejskie spółki, na miejscu między innymi pracują pracownicy KZGM-u. Wszystko wykonujemy swoimi wewnętrznymi siłami, pomagają nam przy tym także wolontariusze. Pierwsi obywatele Ukrainy mają zamieszkać w akademikach już pod koniec tego tygodnia. Początkowo do użytku zostanie oddana część budynku za ścianek. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który wykonuje i nadzoruje tam prace remontowe, miał niewiele czasu na doprowadzenie pokoi do porządku, bo prace ruszyły w miniony weekend. KZGM jako firma, która będzie administrowała tymi zasobami, z tego co mi wiadomo, zabezpiecza w tej chwili, jest od początku właściwie 20 ponad ludzi, bez przerwy przygotowujemy wszystkie pokoje, technicznie przygotowujemy, łącznie z tym, że począwszy od wniesienia mebli brakujących, poprzez montaż tego, co za mną chociażby, takich prostych rzeczy jak półeczka jakaś, a dodatkowo w przyszłości te budynki będą właśnie obsługiwane przez pracowników KZGM-u, typu bardzo prozaicznego, chociażby hydraulik czy elektryk. Budynki dawnych domów studenckich należą do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i od kilku lat przeznaczone były do sprzedaży. Na prośbę prezydenta Katowic władze uczelni użyczyły akademiki na potrzeby tymczasowego ulokowania uchodźców. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zgodnie z umową użyczenia udostępnił nieodpłatnie dwa obiekty pełniące dawniej funkcję akademików uczelni. Decyzja władz uczelni wynikała z potrzeby niesienia pomocy najbardziej potrzebującym aktualnie uchodźcom z Ukrainy. Przyszli mieszkańcy akademików przy ulicy Franciszkańskiej zostaną zakwaterowani w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Obydwa budynki wyremontowane i odświeżone mają zostać oddane do całkowitego użytku maksymalnie do końca marca.